Panie trenerze, wysoki wynik dzisiaj w Olsztynie, ale początki nie były łatwe. No zgadza się, no byliśmy przygotowani, że nie będzie łatwo. Myślę, że dobrze weszliśmy w mecz, natomiast no, stracona bramka po kontrze spowodowała dużo nerwowości w naszych szeregach, zupełnie niepotrzebnie. No i póki się otrząsnęliśmy, to prawie cała pierwsza połowa minęła, strzeliśmy w równiejącą bramkę. To na pewno nam dało dużo pozytywów, natomiast w drugiej połowie na początku nie było łatwo, dużo niedokładności, dużo jakichś słabych decyzji. Nie do końca graliśmy tak, jak chcieliśmy. Stomil próbował nas złapać wysokim pressingiem, czasami mu to wychodziło, dlatego gdzieś tam były kłopoty, ale ja byłem cierpliwy, wiedziałem, że w końcu swój cel osiągniemy. Tak naprawdę no, przygotowaliśmy dobrze zmiany, zmiennicy strzelili 3 bramki, więc myślę, że to pokazało nawet 4, że to były dobre decyzje. No i mnie to też cieszy w kontekście tego, że mam rywalizację w zespole i ból głowy przed następnym spotkaniem, kogo w pierwszej 11 wystawić. Pytasz, czy Stomil czymś zaskoczył w tym spotkaniu pana? Myślę, że chłopcy się rozwijają. Fajnie, że gdzieś tam złapali stabilność. Nie patrząc na wyniki, no to oglądałem ich mecz z Tęczą ostatnio. Widziałem, że postawili wysoką poprzeczkę dla Tęczy. Jak wystrzelili wyrównującą bramkę, fajnie wyglądali. Do dzisiaj potwierdzili tak naprawdę dużo zaangażowania. Jak będą pracowali, myślę, że te punkty zaczną przychodzić. Panie, że dla kogo ta kołyska była? Dla kierownika? Nie, tutaj dla Kamila Skrzęty, tak, się córeczka urodziła 2 dni temu, także no dla niego to było, dla jego córeczki.